Jak być osobą punktualną? Jak mieć opinię punktualnego? Co takiego można zrobić? Zebrałem dla Ciebie 12 podpowiedzi, które sprawdzają się w moim życiu i pewno przynajmniej niektóre z nich sprawdzą się też u Ciebie. Niektóre będą bardziej filozoficzne, inne bardziej praktyczne. Ale przechodzimy już do konkretów. Pierwsza sprawa bardzo filozoficzna, tak? Świadomość tego, że moje spóźnialstwo to była kradzież czasu innych ludzi. Jeżeli przyszedłem na spotkanie 15 minut później, pół godziny później, to zabrałem ludziom te 15 minut czy pół godziny tego zasobu, tego dobra, które nigdy nie wróci. Ta świadomość dla mnie była dość mocno otwierająca. I druga, która szła w parze z nią, i przekonanie o tym, że to jest w moim kręgu wpływu, to ode mnie zależy, co ja zrobię, żeby być punktualnym. Są różne okoliczności, które stoją mi na drodze, natomiast gdy pamiętam o tym, że ja mam wymyślać, co jeszcze mogę takiego zrobić, żeby być punktualnym, to bardzo pomaga. Jeżeli te dwa punkty już mam za sobą, to kolejny, który jest w dużej mierze testem asertywności, odmawianie spotkań. Spotkasz się ze mną, może między spotkaniami byśmy padli na kawę, może pójdziemy jeszcze na zakupy. Nie, nie, nie. Zamiast być tym, jak to mówią Amerykanie, yes-menem, człowiekiem, który jest zawsze na tak, to bądź tym no-menem, tak? Mówię, nie, raczej nie. Czyli inaczej mówiąc, żeby zrobić solidnie, co jest najważniejsze to potrzebuję odrzucić to, co jest ważne, ale mniej ważne. Czyli odmawianie spotkań sprawia, że mam mniej tych spotkań i łatwiej jest mi utrzymać je w ryzach. Kolejna rzecz. Można powiedzieć prawie że żart, tak? Noszenie zegarka. No tak. Nosisz zegarek, widzisz, która jest godzina, to ci łatwiej być punktualnym. Trywialne, oczywiste, a jakże ważne. Kwestia też Przypomnij, tych remindersów, tych przypominajek, prawda? Jeżeli mam spotkania, to mam automatycznie ustawione, że czy smartfon, czy zegarek, czy komputer po prostu powiadamia mnie, że będzie spotkanie. To przypomnienie w odpowiednim czasie, że to jest spotkanie wyjazdowe, na przykład muszę jechać z mojej wioski do miasta, to godzinę wcześniej będzie to przypomnienie. Jeżeli to jest między spotkaniami, to 5 czy 10 minut wcześniej, czy jak się mam przyłączyć gdzieś na Teamsach, to 5 minut między, między spotkaniami, ale to te przypominajki sprawiają, że wiem, ok, za 5 minut wchodzę na spotkania Teamsach, muszę już się przygotować, muszę już się podłączyć, kamerkę sprawdzić. No i terminy w kalendarzu. No tak, oczywiście, no wszyscy mamy kalendarze, tak, ale ileż razy mi się zdarzało, że z kimś się umawiałem, pomyślałem sobie, dobrze, to zapiszę w kalendarzu, zapominałem zapisać w kalendarzu, odkąd mam nawyk, że od razu wpisuję do kalendarza. Słuchaj, to kiedy się umawiamy? W piątek na 14 okej, okay. natychmiast wpisuję piątek 14 kalendarza i dzięki temu jestem w piątek 14 na spotkaniu. Oraz tak naprawdę bardzo ważny jest bufor między spotkaniami. To ktoś o Gandhim kiedyś mówił, że Gandhi był bardzo punktualny, Mimo, że Indie, mimo, że inne rozumienie czasu. Dlaczego? Dlatego, że miał ogromny bufor między spotkaniami. Między jednym a następnym spotkaniem wyznaczam sobie tyle czasu, ile mi zapewni po pierwsze bezpieczne przemieszczenie się spotkania na spotkanie, są spotkania fizyczne, oraz z drugiej strony na wypadek opóźnienia jednego spotkania nie zawalę kolejnego spotkania. Co ma też związek z tym, że patrzę zawsze na pesymistyczny scenariusz. Ile mi zajmie dojazd na pociąg na dworzec zachodni? No tak, od wyjścia do domu, rowerkiem, potem wukatką 45 minut. Dobrze, ale jeżeli coś się stanie z wukatką, dobra, to łapię wcześniejszą, to w razie czego zdążę jeszcze zamówić taksówkę czy Ubera, gdyby coś się wydarzyło. Tak pesymistyczny scenariusz, a nie, no tak na styk w pół godziny się zmieszczę. No nie zmieściłem się, wiecie co, bo coś się wydarzyło. Zwykle coś się wydarzy, nie wiemy co się wydarzy, ale na pewno coś się wydarzy. Pesymistyczny scenariusz ratuje punktualność. Potwierdzanie spotkań. Oj, ileż ja z kolegami się nadyskutowałem, że to jest takie niedojrzałe, że to źle świadczy o innych ludziach, jak trzeba im potwierdzać spotkania. Nie wiem, świadczy, nie świadczy, ja dla świętego spokoju, nim ruszę na jakieś spotkanie, wolę wysłać SMS-potwierdzić to co, widzimy się za 15 minut, widzimy się za godzinę, słyszymy się jutro, tak? Szczególnie u tych osób, co których wiem, że mają trochę inne rozumienie czasu. Są porządnymi ludźmi, ale gdzieś z czasem mają jakoś gorzej, potwierdzam te spotkania. To mi tak naprawdę ułatwia to, że nie mam, że nie mam problemów, że te spotkania się odbywają o czasie. Rzadko jeżdżę samochodem, ale jak już jeżdżę, staram się pamiętać, żeby zatankować bak, nim się zapali lampka rezerwy. Co to ma wspólnego z punktualnością? Oj, dużo wiem na ten temat. Ileż razy zdarzyło mi się spóźnić na spotkanie, dlatego że musiałem po drodze stanąć i zatankować. I akurat w tym momencie była kolejka albo do dystrybutora, albo do kasy. Tankowanie. Jeżeli jeździ rozpocznie na samem tankowanie baku, gdy wskazówka pokazuje mniej więcej jedną czwartą baku, to jest dobra praktyka, która pomoże Ci być punktualnym. Oraz jeżeli jesteś takim człowiekiem jak ja, dla którego poranek to jest taka trochę wolniejsza pora dnia, to dzień wcześniej sobie przygotowuję. Jeżeli jadę w delegację, to ubrania sprawy, które mam gdzieś tam w plecaku, już dzień wcześniej mam poukładane, że rano. Gdy trochę trudniej jest mi się przebić przez tą mgłę rzeczywistości, to już mam sprawy przygotowane. W związku z tym, mniej nerwów, mniej pośpiechu, większa punktualność. Oraz coś. Co jest moim zdaniem świetną receptą na to, żeby nie spóźniać się na następne spotkanie z powodu poprzedniego, które się przedłużyło, to na początku spotkania mówię: słuchajcie, ile spotkanie będzie trwało? No nie wiemy, no tak godzinę, dwie, wiecie, co, bo ja mam czas do czternastej. Możemy do 14 się wyrobić? Dobra, możemy do 14. Za 15, druga mówię, słuchajcie, wiecie co, mam jeszcze 15 minut, ja o drugiej znikam. I nawet jeżeli zniknę 15 po drugiej, bo sobie tak poukładałem z buforem, no to bardzo rzadko się będzie zdarzało, że się na kolejne spotkanie, bo wiesz co, przepraszam cię, poprzednie spotkanie się przedłużyło. No i w domyśle ta osoba słyszy, przepraszam Ciebie, ale jesteś mniej ważny, Twoje spotkanie jest mniej ważne, bo tamto ważniejsze się przedłużyło, tak? No słabe, prawda? Także spójrz, to jest te 12 podpowiedzi, to jest te 12 rad, wskazówek, które gdzieś tam z jednej strony życie na moim grzybiecie wykuła, z drugiej strony ja sobie wypracowałem, żeby być punktualnym, żeby mieć opinię osoby, która się zjawia na spotkania punktualnie. I oczywiście nie jestem doskonały. Zdarza mi się spóźnianie, zdarza mi się to, że, że gdzieś nie docieram na czas. Natomiast wprowadzenie... Tych zasad czy uświadomienie sobie tych spraw w moim życiu ułatwiło mi, mam nadzieję, że kilka z nich albo i wszystkie tobie ułatwią. I na Twoje pytanie, ale co ja mam zrobić, żeby moi ludzie byli punktualni? To pierwsza odpowiedź jest taka: bądź punktualna. Bądź punktualny. Najmocniejszym sposobem wywierania wpływu na podwładnych i współpracowników, ale też na przełożonych, jest, jest modelowanie, jest własny przykład. Także, jeżeli chcesz wokół punktualności, wprowadzaj punktualność. Jeżeli mi zależy na tym, żeby mieć spotkania, które się rozpoczynają punktualnie, no to modeluję punktualność w moim otoczeniu. Moim zdaniem jest to najprostsze i najskuteczniejsze. To tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o punktualność. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. Jeżeli tak, to łapka w górę, subskrypcja, podanie dalej. Zawsze są mile widziane. Do zobaczenia!